Dzień dobry, kochani. Sabina Wolter. Ja dzisiaj nie planowałam nagrywać wideo, ale w ciągu ostatnich dosłownie kilkunastu minut spłynęły do mnie pytania od Was i kilka z nich naprawdę mocno mnie zainteresowało i postanowiłam zrobić takie bardzo spontaniczne Q&A. Tak więc będę dzielić się takimi treściami od czasu do czasu, bo czuję, że to może być całkiem fajny pomysł. Ale podzielcie się w komentarzach pod tym wideo, co myślicie, co czujecie, czy takie coś mogłoby być przydatne, potrzebne, czy może niekoniecznie, a jeśli tak, to na jakie pytanie chcielibyście, żebym udzielała odpowiedzi. Pierwszym pytaniem, jakie dostałam, a bardzo mnie zaciekawiło i niemal podekscytowało i poderwało do odpowiedzi, to jest: długo nie uprawiamy seksu i jak możemy do tego wrócić? Pani podała kontekst, w jakim się znajdują, to znaczy zaczęli pracować, codzienność przybrała taki kształt, że są idealnymi partnerami, przyjaciółmi na każdym możliwym polu, dogadują się świetnie, no ale właśnie gdzieś ta cielesność między nimi po prostu nie działa i ona czuje się sfrustrowana, bo chciałaby, żeby on właśnie zainicjował zbliżenie, takie jak kiedyś mieli i powiedziała, że to były piękne zbliżenia. Ale nie jest jej komfortowo z tym i ona mówi dodatkowo, że on chyba czuje, że ja go nie chcę, tymczasem chcę, ale on nie wie, jak się do tego zabrać, co mogę zrobić. Jak do tego wrócić? To jest świetne pytanie. To nie jest takie proste. W tym jest odrobinę komplikacji, chociaż tak naprawdę, no właśnie tak paradoksalnie, co teraz mogłabym sobie zaprzeczyć, rozwiązanie jest proste. Aczkolwiek to nie jest łatwe, żeby je wdrożyć. Bo trochę musimy zrezygnować z własnego ego na rzecz tego czegoś, co jest tym przyjemniejszym, tym bardziej wartościowym. I w takim układzie są to te zbliżenia, o które chodzi. Ta intymność, do której chce się wrócić. I no właśnie, jak można to zrobić? Usiądźcie do rozmowy ze sobą. Pogadajcie i zastanówcie się nad takimi kilkoma ważnymi aspektami. Jaka jest taka wasza kotwica? I przez kotwicę mam na myśli ten moment w waszym związku, który oboje uważacie za bardzo piękny, bardzo satysfakcjonujący, pełen wrażeń, przyjemności, rozkoszy. Bo ten moment, a na pewno taki macie, na pewno jest taki moment w waszym związku, prawdopodobnie gdzieś z początków albo po jakimś kryzysie, coś, co was mocno zbliżyło, gdzie poczuliście takie iskry między sobą. Coś, co was gnało ku sobie, coś, co sprawiało, że czuliście, że nie możecie się doczekać, aż po prostu staniecie w progu i będziecie mogli zacząć się rozbierać ze szczęśliwym finałem w sypialni. Na pewno macie taką kotwicę. Wróćcie do tej kotwicy. Czy pamiętasz, jak to było wtedy, gdy podajecie to wydarzenie? Chciałbym wrócić do tego. Porozmawiajmy o tym. Zależy mi na tym, żeby wrócić, ale nie czuję, że to, co robimy w tym momencie, działa, bo nas oddala i ja nie czuję się w tym komfortowo, ale wiem, że możemy, bo mi na tobie zależy. Więc jeśli mi pozwolisz, to co zróbmy? O ile też tego chcesz. I zaręczam, że z reguły jest tak, że obie strony chcą, tylko obie strony zakładają, że ta druga może tego nie chcieć albo może chcieć czegoś innego. I w efekcie dochodzi do takiego dziwnego i bardzo częstego i powszechnego przekładania swoich myśli na kogoś. Takiej typowej projekcji na zasadzie: boję się, że ty myślisz o mnie i o nas to, co ja myślę, że ty myślisz. I to często nie jest tak, co ta osoba myśli. Ona podziela te uczucia, ale myśli naprawdę zostawmy tylko im. Musicie trochę się zacząć komunikować. I komunikacja, kochani, ja bardzo często mówię o komunikacji. Pogadajcie ze sobą. I pozwólcie też, żeby wasze ciała w pewnym momencie pomówiły. Pozwólcie sobie na to, żeby spytać się siebie, czy mogę cię wziąć za rękę? Czy pozwolisz, że spojrzę ci w oczy i utrzymamy ten kontakt? Patrz mi w oczy, bardzo cię o to proszę. Możemy nawet nie mówić nic. Czy pozwolisz się dotknąć? Czy pozwolisz, że dotknę twój kark? Może dzisiaj tylko tyle, może jutro trochę więcej. Czy pozwolisz mi na to? I zawsze pytajmy się o pozwolenie. I gdy mówicie i jednocześnie mówią wasze ciała, to te przestraszone zwierzęta i te skrzywdzone małe dzieci, które w was są, one zaczynają się wyciszać. Więc zróbcie ten krok w pierwszej kolejności.
I ja nie gwarantuję, że od razu będzie wspaniale, bo to jest trochę tak jak z nietrenowanym mięśniem, tak jak na siłowni, gdy opuszczacie treningi przez miesiąc i potem wracacie ponownie na ten sam tor. No to sorry, ale te pierwszy raz czy pierwsze dwa, trzy, one są bardzo męczące. Ale też jest z nich chyba najwięcej dumy na koniec, że ruszyłam, ruszyłem ten tyłek i zrobiłam, czy zrobiłem to. Więc warto. Drugie pytanie, jakie dostałam, jakie dostaję bardzo często zresztą, to jest: nie chce mi się, a chciałabym, żeby mi się chciało. Ja zrobiłam o tym już oddzielny film i załączam go również w karcie tego wideo, także gdzieś w którymś z tych rogów się on pojawi. Natomiast to, co chciałabym, żebyś wiedziała, czy żebyś wiedział w tym momencie. Jest wszystko w porządku z tobą. Jeżeli w tym momencie nie masz ochoty na to, żeby uprawiać seks, to jest ok. Ponownie, jeżeli masz dłuższą przerwę, to możliwe, że po prostu potrzebujesz odrobinę rozruszenia, jeżeli masz ochotę. Jeżeli czujesz, że chcesz, ale ci się nie chce, przemyśl też kwestię tego, jak się czujesz w relacjach, bo bardzo często, jeżeli czujesz, że może to jest problem dla kogoś, kto by chciał, że tobie się nie chce, to jest kwestia relacji. Relacji ze sobą, relacji siebie, relacji z tym drugim człowiekiem i tego drugiego człowieka z tobą. Więc może to jest też kwestia, którą trzeba omówić i przepracować. A na pewno zastanowić się nad tym i wejść w dialog z tą kwestią, ze sobą i z tą drugą osobą, jeżeli jej to też dotyczy. I trzecie pytanie, które bardzo, 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 bardzo wzbudziło we mnie dużo ekscytacji, to było: on mi odmawia, a ja bym chciała się z nim kochać. I ja czuję, jakby mnie to zmieszało z błotem. I dosłownie w ten sposób pani ujęła to pytanie. Czuję się, jakby mnie to zmieszało z błotem. Myślę, że bardzo wiele kobiet podziela to doświadczenie, choć o tym się niespecjalnie mówi, bo panuje bardzo popularny stereotyp i takie przekonanie w kulturze, że mężczyzna jest osobą, która inicjuje zbliżenia. Jeżeli mówimy oczywiście o związkach heteronormatywnych, osób heteronormatywnych. Natomiast i tu jest ten problem, ta łyżka dziegciu, bo my kobiety nie jesteśmy uczone też tego, że nasza atrakcyjność, nasza wartość nie zależy od tego, czy mężczyzna powie nam tak, czy chce nas, czy inicjuje, tylko od nas samych. I ja wówczas bardzo często moim klientkom radzę, ażeby dawały sobie taki rytuał, który mają tylko ze sobą. Dosłownie rytuał przyjemnościowy. Raz na tydzień czy dwa razy w tygodniu, i naprawdę raz na tydzień to jest takie minimum, spędź czas ze sobą. Daj sobie dużo przyjemności. Wypieść się, wysłuchaj się, pójdź sama ze sobą do kina, ale przede wszystkim daj sobie dużo samomiłości. Znajdź dla siebie taką przestrzeń, daj sobie to i ciesz się tym. Nie oceniaj się, że to robisz, nie oceniaj się źle, bo wiele kobiet mówi, że to jest żałosne, że lepiej tego nie robić, że to jest głupie, że lepiej jest w parze. Ponownie, to są tylko przekonania. I o tym też mówiłam już w jednym z moich wideo i odwołuję do mojego wideo o samomiłości i ponownie to okienko gdzieś tutaj się pojawi. Ale daj sobie taką przestrzeń, żeby dać sobie taki rytuał. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli twoje potrzeby będą spełnione, jeżeli nie będziesz czuła pustki ze sobą, to ta pustka nie odbije się od drugiego człowieka do ciebie. To, co wysyłamy, to do nas wraca. I jeżeli wychodzimy z położenia: chcę, ale on mi odmawia, to moja droga, w tym momencie potwierdza się twoje podświadome przekonanie o tobie, że nie zasługujesz. Albo że nie jesteś dość atrakcyjna, albo że jesteś nie dość dobra, piękna, ładna, mądra, inteligentna, elokwentna, cokolwiek. Odbija się ten brak. I nikomu nie życzę takiego poczucia, bo jest często druzgoczące, szczególnie jeżeli sytuacja się powtarza. Bo dochodzi wtedy do takiego efektu potwierdzenia. To znaczy, aha, on mi odmówił. To znaczy, że to, co ja myślę o sobie, to jest prawdziwe.
I on mi będzie odmawiać. Aha, on mi odmówił, więc to, co myślę o sobie, jest prawdziwe i to się zapętla. I tym samym wysyłamy też energię i władzę nad sobą do drugiej osoby, która ta osoba często wcale tego nie chce, wcale o to nie prosi, która ma też swoje problemy i swoje myśli. Mężczyźni też mają prawo odmawiać. Nie zawsze im się chce. I to jest ok. Dlatego to jest ważne, żebyś miała swój rytuał ze sobą. I żeby twój mężczyzna czuł zaproszenie od ciebie, a nie przymus. Wiele kobiet czuje w drugą stronę. Ja nie mam ochoty, ale on tego chce ode mnie. I to mężczyźni czują się odrzuceni. I jeżeli ty jesteś takim mężczyzną, a oglądasz mnie teraz, to też nie jest nic z tobą nie tak. To jest w porządku. Kobieta potrzebuje trochę więcej przestrzeni pewnie na to, żeby poczuć się lepiej, bezpieczniej, poczuć się bardziej otwartą w twoją stronę. To jest całkowicie w porządku. Nie dawaj jej takiego poczucia, że to jest jej obowiązek, albo że ona powinna to zrobić, albo że ty tak bardzo chcesz, więc czemu ona nie chce? Bo, drogie panie i drodzy panowie, to działa w dwie strony. To nie jest tak, że jedna płeć dominuje w tym. Możemy przechodzić przez różne fazy związków i doświadczać tego namiennie. W zależności od tego, w jakich sytuacjach się znajdujemy, jak czujemy się w naszych ciałach i w zależności od innych czynników zewnętrznych, co przechodzimy na przykład w życiu, jak reagujemy na stres obecnie, jaka jest nasza dieta, jak się czujemy na przykład w relacjach tych innych poza naszą intymną. Więc bardzo, bardzo polecam taki rytuał dla siebie samej, dbając o swoje własne potrzeby, bo wówczas jest łatwiej nawiązać dialog z drugą osobą i nie zrzucać na niej winy za to, jak my się czujemy, bo to nie jest jej wina. Możemy wzajemnie się napędzać, wspierać, pomagać sobie i dzięki temu faktycznie wyjść z takiej sytuacji i wzrosnąć na tym kryzysie, bo te kryzysy są po to, żebyśmy wzrastali. Jeżeli jesteśmy w relacjach, no to będziemy się, że tak powiem, trzeć czasami. To tarcie powoduje, że możemy się na moment trochę odsunąć od siebie. I to jest po to, żebyśmy zauważyli, w jakich malutkich schematach w tym momencie się obracamy. I jak te schematy się uwidaczniają. I paradoksalnie podziękować sobie za to, bo tylko doświadczając czegoś zupełnie innego niż gnają nas te schematy, niż tak jak gnają nas te schematy w stronę tego, co mamy doświadczać, to tylko wtedy jesteśmy w stanie uleczyć to, co wymaga w tym momencie uwagi. Więc paradoksalnie, bo jak zwykle jesteśmy bardzo paradoksalni, zapominamy o tym, zapętlając się w jedną stronę albo w drugą. Mamy schematy i mamy wielkie aspiracje i cudowny potencjał. I to się nie wyklucza, to się zawiera w nas, okay? Więc druga osoba najczęściej pokazuje nam jakiś nasz schemat, jakąś ranę, która się otwiera i domaga się tego, żeby ją dobrze uleczyć, żeby była dobrze zabliźniona. Tak więc, jeżeli doświadczasz czegoś takiego, nawet jeżeli jesteś kobietą, jeżeli jesteś mężczyzną i słuchasz tego, i twój partner czy partnerka mówi: no nie, no nie mam ochoty. I czujesz takie, czy ona mnie w ogóle kocha, czy on mnie w ogóle chce. To jest w jakiś sposób dla ciebie w tym momencie, żeby się zastanowić nad sobą w tej relacji, nad swoim położeniu, czy to położenie ci służy, czy ci nie służy. I jak możesz w tym momencie zająć się sobą i spełnić swoje potrzeby w taki sposób, żeby wejść w dialog z drugą osobą z poczucia napełnienia, z poczucia spokoju i poczucia dojrzałej postawy, bo jeżeli twoje potrzeby nie są spełnione, gwarantuję ci porażkę. Gwarantuję ci, że wejdziesz w rolę dziecka, które chce, które łaknie, które pragnie, które woła. A to nigdy nikomu nie służy. Mamy prawo czuć się czasami gorzej i mamy prawo też wyczekiwać tego, że ktoś nam w tym pomoże. I mamy też przywilej zająć się sobą i powiedzieć tej drugiej osobie: jestem w tym momencie bardzo zdruzgotanym człowiekiem i jest mi bardzo trudno i bardzo liczę na to, że mi pomożesz. Ale zdaję sobie sprawę, że ty masz swoje rzeczy, z którymi się może mierzysz.
i chcę się odnaleźć gdzieś na tym polu z tobą, bo jest mi trudno teraz samej ze sobą, czy samemu ze sobą, więc pomóżmy sobie. Traktujmy to zawsze jak zaproszenie, a tutaj no już gwarantuję, może się udać. I gwarantuję, że jak nic nie zrobimy, to się wszystko spitoli. I tak jak wspomniałam, ten film dzisiaj jest kompletnie spontaniczny. Natomiast jeżeli czujecie, że to jest całkiem fajna forma i chcielibyście czegoś takiego więcej, częściej, to piszcie do mnie. Dokładnie tak jak ci ludzie, którzy do mnie napisali, te osoby, które do mnie napisały. I jeżeli to zda egzamin, to będę robić częściej, właśnie takie Q&A. Natomiast na ten moment ja się rozłączam i życzę wam przyjemnego, dobrego, soczystego czasu, jak zawsze zresztą. Do usłyszenia, do zobaczenia.